Dzień dobry Państwu, to jest poranna rozmowa Studio w Polsce.pl. Oczywiście dzień dobry, niedobry wieczór, to już czwarty dzień roku szkolnego i zmęczenie daje się we znaki, choć to nie ja chodzę do szkoły, tylko dzieci. Piotr Zgorzelski, PSL, jest moim gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, pani Nowacka miała być nadzieją lewicy, a dołącza do Koalicji Obywatelskiej. Czy pana zdaniem to jest dobry pomysł na podbicie samorządów? Taka koalicja obywatelska, zbieranina wszystkich, wszystkiego w jednym worku. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia dla wyborców w wyborach samorządowych, bo przypomnijmy, że wybory samorządowe odbywają się w gminach. Mhm. Obojętnie jak bardzo media, wszystkie media, będą przenosiły ten poziom emocji na tą przestrzeń ogólnopolską, to nic nie da, dlatego że na końcu drogi jest obywatel, Polak, który idzie do urny wyborczej i oddaje swój głos naprawdę bez względu na to, czy pani Nowacka będzie w Koalicji Obywatelskiej, czy będzie... Najpierw to robią politycy. Politycy Platformy Obywatelskiej, ale także Prawa i Sprawiedliwości przekładają dużą politykę na samorządy. No bo to jest typowy zabieg polegający na chęci spolaryzacji sceny politycznej na dwa, aby bój toczył się pomiędzy PiS-em i PO, ale zapewniam panią redaktor i państwa, że samorząd jest różnorodny, kandydaci nie tylko są partyjni i na szczęście, że coraz częściej są niepartyjni, bo nawet nasi koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego startują z własnych komitetów z różnych przyczyn, bo startowali wcześniej i zostali wójtami, bo wtedy mogą jakby na swój pokład zabrać szerszą paletę kandydatów i taki samorząd powinien być, a te dwie partie, o których pani wspomniała, które chcą zawładnąć samorządami na amen, im się to po prostu nie uda. I to, czy pani Nowacka jest w Koalicji Obywatelskiej, czy pan Biedroń ma swój własny projekt, ma w tych wyborach trzeciorzędne znaczenie. Bo samorząd to jest władza pierwszego kontaktu. Ludzie dokonują oceny swojego wójta, burmistrza, prezydenta, radnego i wystawiają mu cenzurkę za 4 lata pracy. I to jest tylko nieistotną nakładką i takim, można powiedzieć, cyrkiem politycznym, który podgrzewa emocje, ale na końcu drogi obywatel ma własny rozum. I na koniec, pani redaktor, wybory samorządowe mają także tę cechę, że tak do końca nigdy nie będzie jednoznacznego zwycięzcy, tak? Bo ci, którzy wygrają w wielkich miastach, powiedzą, że wygrali wybory samorządowe. Inni, którzy osiągną dobry wynik w sejmikach, które w istocie są polityczne już, tak? Powiedzą, że oni wygrali. My, Polskie Stronnictwo Ludowe, w poprzednich wyborach chwaliliśmy się, że mamy największą liczbę radnych, największą liczbę także radnych powiatowych. No więc tak naprawdę taka, panie pośle, specyfika wyborów samorządowych tak może być też tak, jak było w ostatnich wyborach, że kto inny wybory wygrał, a kto inny rządzi, bo stworzył koalicję. Tak też może być, taka jest specyfika. Wygrał, nie miał zdolności koalicyjnej i poleciał do Brukseli naskarżyć na Polskę, że jest zagrożona demokracja. Mówimy o jakiej partii? A mówimy o partii Prawo i Sprawiedliwość, ale myślę, że panie pośle, teraz Platforma Obywatelska przebiła wszystko, jeśli chodzi o oskarżenie w Brukseli. Przykładem choćby wystawa w Parlamencie Europejskim, apele o ingerencję w Polsce do instytucji unijnych. Myśli pan, że Polakom się to podoba? Mnie osobiście się to nie podoba. Jestem dumny z posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy pracują w Parlamencie Europejskim, że tego rodzaju happeningów nie organizują, tylko skupiają się nad tym, aby w tej perspektywie, za którą odpowiada już rząd Prawa i Sprawiedliwości, rolnicy otrzymali tak dobre dopłaty unijne, jak wtedy, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe za to odpowiadało. Doktor Czesław Siekierski, który jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bardzo mocno zabiega o to, żeby te dopłaty nie były niższe, bo nie wiem, czy pani redaktor wie, że są dwa zagrożenia, tak? Pierwsze, że w projekcie komisji jest niższa kwota, bo do tej pory było 250 euro, teraz jest 246 euro, ale także jest ten bardzo niebezpieczny zapis warunkujący przyznanie środków dla rolników od przestrzegania praworządności i to już nie jest jakby domena polityków. Pan poseł wie doskonale, że ten zapis, o którym pan mówi, to jest po pierwsze
największa zasługa Platformy Obywatelskiej i tego właśnie nieustannego alarmowania i bicia w dzwony w Brukseli, że coś w Polsce dzieje się nie tak, czyli konkretnie rządzą nie ci, którzy powinni. Ja bym nie przeceniał tak roli Platformy. Ale są też inne okoliczności, jeszcze tylko panie pośle, bo skoro pan mnie tu wywołał do odpowiedzi, są też inne okoliczności, bo mamy Brexit, mamy parę innych okoliczności, z których wynika to, że budżet będzie mniejszy, ale oczywiście rolnicy powinni dostać jak najwięcej. Czy pani zauważyła, że się z tego powodu cieszę? Z którego? Że ja się z tego powodu cieszę, że będzie może kłopot. Ja tylko diagnozuję sytuację, stan gry i pokazuję na zagrożenia. Tak? Pierwsze zagrożenie pokazałem, że jest mniejszy budżet i PSL będzie robił wszystko, aby ten budżet dla rolników był przynajmniej na tym samym poziomie, jak ten, który wywalczyliśmy my. I na pewno Prawo i Sprawiedliwość też będzie robiło wszystko i tutaj macie pole do porozumienia. A to ten zapis, który będzie uzależniał od praworządności, no myślę, że przecenia pani rolę Platformy mimo wszystko. Czy pani uważa, panie redaktor, że gdyby Platforma koło tego nie... Ja nie wiem, czy chodziła, ale gdyby koło tego nie chodziła, to by tego zapisu nie było. No, jesteśmy jedną globalną wioską. Myślę, że tak. No, jesteśmy jedną globalną wioską i tak naprawdę co się dzieje w Brukseli, czy co się dzieje w Nowym Jorku, czy w Warszawie, to widzimy za chwilę w internecie, tak? No właśnie, tylko pytanie, czy widzimy prawdę, bo ta wystawa, która jest w Parlamencie Europejskim, pokazuje Polaków na ulicach, Polaków, którzy protestują, wielkie protesty. To sprawia wrażenie, że to jest permanentna sytuacja w Polsce, a tak wiem, tak naprawdę na ulicach jest no, niewielki procent Polaków, bo sondaże mówią, że Polacy są zadowoleni z tego, co prezentuje im władza. Chodzi o to, żeby stworzyć w Brukseli taką atmosferę, że oto tu nikt się na nic nie zgadza. Permanentnych protestów nie ma. Zgodziliśmy się obydwoje, że te protesty były o większej lub mniejszej skali i taki jest mój komentarz. No, pokazali to przedstawiciele Platformy. Nie będę tego komentował, bo już powiedziałem na początku, jaki mam do tego stosunek i wszystko. Mówi pan o tej propozycji wyjściowej Komisji Europejskiej i oczywiście wszyscy się zgadzamy, że ta propozycja jest skandaliczna i nie do przyjęcia, ale to mówili o tym także przedstawiciele rządu. Natomiast tak naprawdę zmieni się za chwilę wszystko, bo zmieni się i Parlament Europejski, zmieni się i Komisja Europejska i tak naprawdę nie wiadomo, jaka będzie ostateczna propozycja do negocjacji, więc wielka tutaj rola dla PSL-u, żeby o te pieniądze dla rolników walczyć. No, przecież zawsze to robiliśmy i będziemy robili, bez względu na to, jaki jest rząd. Tak samo też samorządy, bo w kampanii wyborczej pan premier powiedział, że teraz będzie chciał mieć takie samorządy, które będą współpracowały z rządem. No, pani redaktor, naprawdę, ja jestem samorządowcem, byłem starostą i większość mojej aktywności publicznej to jest właśnie samorząd. Samorządy współpracują z różnymi rządami, bez względu na to, czy to jest rząd PiS-u, czy Platformy, czy SLD i nie wyobrażam sobie, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby jakiś wójt, burmistrz, prezydent, starosta nie pojechał do ministerstwa, żeby próbować pozyskać środki dla swojej wspólnoty. To ta teza pana premiera jest z gruntu nieprawdziwa, bo żaden samorządowiec nie będzie działał przeciwko swojej wspólnocie, tak? Więc tak samo jak my w Europarlamencie, nasi posłowie nie będą hamulcowymi, żeby środki unijne były mniejsze i co, po cichu się będziemy cieszyli, a na zewnątrz będziemy krytykowali. No nie, no akurat w naszym DNA Polskiego Stronnictwa Ludowego działaczy, polityków, jest to, żeby zawsze jakoś tak no, godzić, starać się budować wspólnotę, a nie jątrzyć, a te jątrzenie pozostawiamy tym dwóm największym partiom, bo one są specjalistami w tym. Pan mówi jak ruch Kukiz 15 normalnie. Wszyscy teraz się odcinają od dwóch największych partii, są na marginesie, obserwują, dystansują się. Nowa taka strategia, widzę, polityczna. Ja myślę, że to nie jest nowa strategia, tylko to może wynika widzicie, właśnie, że Polakom się awantura nie podoba. Nie podoba ciągle. Się. A może to także jest doświadczenie, wie pani, dożynek, których odbyłem już kilkanaście chyba w ostatnim czasie, gdzie zanim dojdę na scenę, to słyszę to, co pani przed chwilą powiedziała. Niech oni się przestaną w końcu kłócić. A szczególnie mieszkańcy polskiej wsi nie lubią tej swady. Ludzie chcą spokojnie żyć, pracować. Tam jeszcze jest wspólnota. Tam ludzie się potrafią cieszyć nawet z tych słabych plonów. No bo przecież susza jest zjawiskiem obiektywnym i ona nie ma pieczątki politycznej. No właśnie, prawda? Jak pomóc rolnikom w tej suszy? Czy pomysł, czy plan dla wsi premiera Morawieckiego panu się podoba? Czy tutaj też by pan coś... A pani go zna? No znam te założenia, które pan premier przekazał, to czyli dopłaty powiedzieć. Dopłaty do paliwa, tak jest ograniczenie roli pośredników i umożliwienie rolnikom sprzedaży plonów bezpośrednio i tak dalej. Ja tak prowokuję, dlatego że chcę do tego mieć trochę bardziej krytyczny stosunek niż podejrzewam pani redaktor, dlatego że po pierwsze ogłaszanie planu dla wsi po 3 latach rządzenia to jest trochę kabaret.
No ale lepiej chyba go ogłosić, niż lepiej go nie ogłosić. Tylko że akurat w Sandomierzu była zapowiedź, że ten plan będzie ogłoszony. On nie został w istocie ogłoszony, bo pan prezes Rady Ministrów generalnie skupił się, wymachując rękoma, na PSL. To PSL, 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 PSL. Ja myślę, no, że po trzech latach... jest, że tworzyliście koalicję. Ja myślę, że po trzech latach już trzeba sobie powiedzieć, że rządzenie to nie piaskownica i przestać zwalać na poprzedników, tylko zacząć dawać własne rozwiązania. Dzisiaj na polskiej wsi są główne trzy problemy do rozwiązania. Pierwszy to oczywiście susza. Mówiliśmy, że będzie to ponad 2 miliardy strat. Pan minister Ardanowski powiedział, że bierzemy liczby z Księżyca. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że to już jest ponad 3,6, a pewno to nie koniec. I zaproponujemy na pierwszym posiedzeniu, bo przecież nie było Sejmu, jest przerwa wakacyjna, rozwiązanie, które być może rząd będzie mógł wziąć i skorzystać z niego, bo chodzi o to, żeby zwolnić rolników z trzeciej i czwartej raty podatku, ale także zrekompensować samorządom utracone dochody, bo rolnik podatek płaci w gminie, tak? I to byłoby to rozwiązanie, które by w jakiś sposób mogło ulżyć na już rolnikowi, bo dzisiaj rolnik zastanawia się, czy iść siać o zimę, czy zbierać pieniądze na podatek. I to jest ten dramat polskich rolników. Rolnik się także zastanawia, panie pośle, a konkretnie sadownik, czy zbierać jabłka, czy też może je zostawić na drzewach, bo kilogram jabłek kosztuje 4,5 zł, kilogram bananów 3,5 zł. No tak, panie redaktor, ale jednym z punktów, którego pani nie zdążyła wymienić tego planu dla wsi, to jest także repolonizacja przemysłu rolno-spożywczego. Tylko panie redaktor, no to teraz fakty, tak? Po pierwsze, po trzech latach można było przynajmniej nie doprowadzić do sprzedaży dla chińskiego kapitału firmy Apple, która produkowała między innymi koncentraty jabłkowe, a rząd po prostu odpuścił to i ta firma trafiła w ręce kapitału chińskiego. Panie pośle, ciężko mi tutaj jest teraz dyskutować, bo nie mam pod ręką listy kilkunastu przedsiębiorstw polskich, które zostały sprzedane w przeciągu i w latach 90. I za to panią cenię, że pani jest bardzo rzetelnym dziennikarzem, bo ja chciałem powiedzieć, że jednak największa tak zwana złodziejska prywatyzacja dokonała się w latach, kiedy rządził AWS. AWS, który wyprzedał, można powiedzieć, wszystkie srebra rodowe, tak? KGHM, telekomunikacje, ale także rolno-spożywcze typu Hortex, Tymbark, winiary i można by tak jeszcze wymieniać długo, długo, długo. AWS, w którym wicepremierem i odpowiedzialnym za tę prywatyzację był Balcerowicz, o odwołanie którego wniosek złożył Jarosław Kalinowski i Polskie Stronnictwo Ludowe, ale niestety AWS obronił. No ostatnie zdanie. Jeszcze dzisiaj zdanie. Komisarz Janusz Lewandowski, no do jego znaczenie tutaj jest... Tak, ale niestety AWS obronił pana Balcerowicza, który o nas mówił, że jesteśmy hamulcowymi polskiej prywatyzacji, a wśród tych obrońców pana Balcerowicza byli dzisiejsi posłowie PiSu, jak pan poseł Tchórzewski, jak pan Krzysztof Jurgiel, więc tak naprawdę te wyliczanki historyczne, każdy się może do tego przygotować, ale to przecież nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby sprawy szły do przodu, panie, a nie... Wróćmy jeszcze do tych cen jabłek i do pośredników, bo to jest taki dobry obrazek na to, jak w jakiej trudnej sytuacji są rolnicy, sadownicy, 4,5 zł za kilogram jabłek, a w skupie coś poniżej złotego. Jak ograniczyć cały ten sznur pośredników, który po prostu no, nawet nie to, że zżera pieniądze rolnikom, dlatego że oni tych pieniędzy nie dostają, tylko po prostu winduje ceny i sprawia, że rolnicy nie są na tyle bogaci, na ile mogliby być. No, zobaczymy, jaki będzie efekt jednego z tych punktów pana ministra Ardanowskiego, który mówi o holdingu, bo pewnie to także byłoby zawarte i dedykowane sadownikom. No, co trzeba powiedzieć? No, przede wszystkim ten sadownik czy rolnik, dzisiaj pamiętamy, że na drzewach pozostały owoce, tak? Nie chcieli zbierać, bo im się to po prostu nie opłacało, tak? Przede wszystkim trzeba spróbować wspólnie zastanowić się nad tym, aby przynajmniej rolnik miał zagwarantowane zrekompensowanie nakładów, które poniósł, tak? To jest ta jakby ta cena minimalna, a później no, nałożyć na to także cenę rynkową. No nie jesteśmy też krajem, który żyje w oderwaniu. Jest to system naczyń połączonych, są ceny giełdowe, są wszystkie te operacje finansowe, które wpływają na cenę. Nie jest to proste, tak? No przecież my nie siedzimy i nie cieszymy się, nie zacieramy rąk, że Ardanowski ma problem, bo jest susza albo jest problem cen, tak? No to jest problem nas wszystkich. Mają rolnicy przede wszystkim. Właśnie o to chodzi. Rolnicy mają problem i oni wychodzą i protestują. A tak jak powiedziałem na początku, to jest akurat ta część naszego społeczeństwa, która
mniej chętnie wychodzi protestować, bo tam ludzie chcą żyć spokojnie i pracować. Panie pośle, wróćmy jeszcze do początku naszej rozmowy, czyli do tego, że opozycja się jednoczy przed wyborami samorządowymi, a PSL stoi sobie z boku. Czy wy nie stoi sobie z boku, tylko ciężko pracujemy. Znaczy, przed nami chodzi mi o to, że nie jednoczycie się z opozycją, to miałam na myśli. Czy nie boicie się, że to może przynieść porażkę? Bo nie jesteśmy partią lewicową, więc nie będziemy się jednoczyć z partiami lewicowymi. Generalnie jesteście partią centrową. Jeśli chodzi o chrześcijańskie wartości, to oczywiście plasujemy się po prawej stronie, a jeśli chodzi o stosunek czy to do pracy, czy do takich, można powiedzieć, spraw prorodzinnych, no to oczywiście bardziej na lewo i to buduje tę centrowość, tak? Natomiast jeśli chodzi o lewicę, to z pewnością, i pani także się zgodzi, pani redaktor, że lewica w Polsce jest potrzebna, tak? Tylko że zamiast się jednoczyć, tylko pytanie, to jak rozumiana. Mam wrażenie, że zamiast się jednoczyć, to jednak lewica się bardziej atomizuje niż konsoliduje, ale to jest to problem lewicy, no niech podejmują dzieło. Zawsze za jedność jest premia. AWS dostał premię za jedność, Zjednoczona Prawica dostała premię za jedność i SLD, kiedy pod wodzą Millera wygrało wybory parlamentarne, też dostało premię za jedność. Więc pewnie warto zawsze się łączyć. Nie wiadomo, jak potoczą się kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy tutaj nie nastąpi zjednoczenie szersze ugrupowań politycznych, ale pozycję startową do tego wyznaczą wyniki wyborów samorządowych. Panie pośle, panu się tak nie wydaje, że jak coś jest dla wszystkich, to właściwie jest dla nikogo. I mam na myśli tutaj to właśnie jednoczenie się opozycji, do której coraz dziwniejsze twory się przyłączają i być może coraz mniej osób będzie w stanie się utożsamić z tym tworem. Muszą sobie pewnie określić jakieś ramy programowe, jakąś wartość ideową, która powinna być DNA każdej partii, i niech próbują. No, myślę, że nie jesteśmy ani zainteresowani, żeby im się nie udało, ani zbyt zainteresowani, żeby tam sobie robili różne psztyczki. Polskie Stronnictwo Ludowe idzie do wyborów samorządowych samodzielnie. 9 września jest nasza konwencja. Zaprezentujemy program Rzeczpospolita Samorządowa. Nasz program jest, i tutaj muszę się pochwalić, jest chyba najlepszy, najbardziej kompleksowy, ponieważ... O tym się przekonamy w niedzielę. Bardzo serdecznie panią redaktor także zapraszamy na tą konwencję. Nawet wczoraj zaapelowaliśmy do mediów publicznych, ponieważ są komitety wyborcze równoprawnymi partnerami. Wybory się odbędą dopiero za 44 dni. Nie wiadomo, kto te wybory wygra, a telewizja publiczna, można powiedzieć, jest włączona w komitet wyborczy jednej partii, ponieważ... Nie jesteśmy w telewizji publicznej, tak, tylko jesteśmy w studiu w Polsce. Jest pan moim gościem bardzo często tutaj, także proszę nie mówić, że... Ale przecież ja nie powiedziałem do telewizji w Polsce, której jestem częstym gościem, i tego zarzutu telewizji w Polsce nie stawiam. Tylko chcę powiedzieć, że jest prośba, aby telewizja publiczna traktowała wszystkie podmioty równorzędnie, aby nie było tak, że się przerywa programy telewizyjne, aby przekazać informacje z konferencji prasowej kandydata jednej partii, można się domyśleć jakiej, i czas antenowy wszystkich partii opozycyjnych razem z Kukiz 15 jest 3 razy mniejszy niż jednej partii. Pewnie nie będę nawet pytał pani jakiej. Myślę, że kiedy będzie pan gościem telewizji publicznej, na przykład w programie Minęła 20, bo zdaje się, że pan jest tam częstym gościem, to wtedy może pan z tym apelem wystąpić. No, ale wróćmy do konwencji. Częstotliwość się zmniejszyła. Wróćmy do konwencji wyborczej PSL-u, która odbędzie się w niedzielę. Premier Morawiecki przedstawił piątkę Morawieckiego. W sobotę Platforma Obywatelska ma przedstawić sześciopak, czyli o jedną, rozumiem, propozycję więcej niż premier Morawiecki. Co przedstawi PSL? Siedmiopak, ośmiopak, dziesięciopak? Nie będziemy się na te paki ścigali. Przygotowujemy konwencję w takim, można powiedzieć, familijnym wydaniu. Będą strefy historyczne, gdzie będzie można sobie zrobić zdjęcie na tle ścianki z naszymi ojcami założycielami. Mam tutaj na myśli Wincentego Witosa, jego następców, Stanisława Mikołajczyka. Będzie strefa sportowa, ale także będzie strefa rodzinna. Co się będzie działo w strefie sportowej? A
panie redaktor, więc zapewniam panią, że jak tylko się pani pojawi na konwencji, zaprowadzę do strefy sportowej i będzie mogła pani sobie strzelić gola. Dobrze, to panie pośle, w strefie rodzinnej proszę powiedzieć, co się będzie działo, bo tutaj program prorodzinny każdej partii interesuje mnie szczególnie mocno i już nie tylko jeśli chodzi o wybory samorządowe, tylko jeśli chodzi o wybory parlamentarne i 500+. Jaki jest stosunek PSL do tego projektu? Pani redaktor dobrze wie, jaki jest, bo jesteśmy jedyną partią opozycyjną, która zagłosowała za tym programem na samym początku i cały czas uważamy, że ten program jest dobry, bo kontynuuje tę politykę prorodzinną, którą zapoczątkował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ze słynnym Kosiniakowym, które tak sobie zręcznie przywłaszczył pan premier Morawiecki, bo powiedział, że wypłacamy my, a później oni, czyli jest taka, można powiedzieć, już taka... Ale to pan mówi o 500+, że to Kosiniakowe? Nie. Pan premier Morawiecki podczas jednego wystąpienia przywłaszczył sobie to Kosiniakowe, mówiąc, że to jest jakby jego zasługa. No nie jest jego zasługa. 500+ jest pomysłem PiS-u i myśmy go wsparli, a Kosiniakowe jest pomysłem PSL-u, więc niech pan premier Morawiecki mówi prawdę. No ale to dobrze chyba, że dobre projekty opozycji rząd wykorzystuje i realizuje. I dobrze, proszę pochwalić, że i opozycja głosuje za dobrymi pomysłami rządu. No jest niewiele w tym parlamencie opozycji konstruktywnej, opozycja jest głównie totalna i nazywa się opozycją totalną, ale zdaje się, że PSL coraz bardziej się od tej totalności dystansuje. Jeszcze panie pośle, może na koniec Robert Biedroń, bo pan tak przemknął po nim na początku. Czy pana bulwersuje retoryka, której używa pan Robert Biedroń, retoryka Ojca Świętego? Bo Robert Biedroń zapowiada, że zmieni oblicze tej ziemi. Ja może, jak to przemknąłem, a w ogóle rozmawialiśmy na początku, myśmy rozmawiali przed programem. Tak, tak, ale na początku programu też powiedział, że Biedroń to tam nieważne, czy ja co mam wrażenie, proponuje, że czego nie proponuje. Znając, byliśmy w parlamencie w poprzedniej kadencji i wiedząc, że pan Robert Biedroń chyba nie jest członkiem naszego Kościoła katolickiego, to może nawet nie jest świadomy, że zacytował Ojca Świętego, bo jeżeli faktycznie chce jakby no tutaj dorównywać aktywnością świętemu Janowi Pawłowi II, no to najpierw niech się idzie pomodli. A jak pan myśli, dlaczego teraz, słuszna uwaga, dlaczego teraz Robert Biedroń startuje ze swoją inicjatywą, skoro nazwę, program i wszystkie szczegóły ogłosi dopiero w lutym, ale teraz zapowiedział, że w wyborach samorządowych nie wystartuje. Czy to jest ucieczka do przodu w związku z aferą pedofilską w Słupsku? To jest, myślę, że w ogóle taki trochę dysonans poznawczy z tych jego wypowiedzi każdy słuchacz uważny może mieć, no bo najpierw chce zakończyć przygodę z samorządem, ale startuje na radnego. Słyszeliśmy, że chce być prezydentem, a teraz chce być premierem. No, pewnie wie, a jak nie wie, to się przekona, że w Polsce zbudowanie poważnego projektu politycznego pod nazwą partia polityczna ze strukturami i później z programem, z poparciem społecznym, to jest bardzo ciężka praca. Więc nie jestem pewien, czy Robertowi Biedroniowi wystarczy na to siły. Panie pośle, jeszcze może na koniec sondaż, ciekawy sondaż IBRIS, aż w 12 na 16 województw wybory do sejmiku wygra Prawo i Sprawiedliwość, to jest to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli kto tak naprawdę wygrywa wybory samorządowe i w tym sondażu PSL aż 14% badanych deklaruje poparcie. Dlaczego aż? No, dla nas to jest znaczy, tylko... aż w tym sensie, że w sondażach ogólnopolskich dostajecie tam 4-5 punktów. Bo to punktów. Są inne sondaże, prawda? Sondaże ogólnopolskie i samorządowe zupełnie inaczej, według innej metodologii są prowadzone, bo tutaj się sięga do wszystkich kategorii samorządu. Dla nas wynik 15+. Będzie wynikiem satysfakcjonującym i na taki wynik pracujemy, mając pozytywny program, prowadząc pozytywną kampanię, nikogo nie zaczepiając, nikogo nie obrażając. No a jak ktoś o nas mówi kłamstwo i głupoty, no to musimy się także i odwinąć. I wygląda na to, że ten wynik jest całkiem możliwy do osiągnięcia. Piotr Zgorzelski, poseł PSL-u, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Zwłaszcza, że być może także pani redaktor się przyczyni do tego, bo przed programem chwaliła burmistrza Benedykcińskiego w Grodzisku. Tak, ale ja niestety nie głosuję w Grodzisku, tylko w Warszawie, tam mam działkę. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.